Rozmowa dnia. Zbigniew Rał, poseł e, z Łodzi Prawa i Sprawiedliwości, były wojewoda łódzki. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak się od października podoba w Sejmie panie pośle? E, w... Panie wojewoda. No właśnie, to są po prostu zupełnie nowe wyzwania. No, praca parlamentarzysty nie jest dla mnie rzeczą zupełnie nową, bo miałem zaszczyt być senatorem w latach 2005-2007, no, ale trzeba przyznać, że temperatura debaty jest no, naturalnie dużo wyższa w Sejmie, no to wynika z e, uwarunkowań ustrojowych. Dam prosty przykład, no wotum nieufności e, na wobec rządu, czy ministra, e, no, nie składa się w Sejmie, e, w Senacie, tylko właśnie w Sejmie. Sejmie. W związku z tym ta, ta debata jest mniej, mniej stonowana. E, no ważne, jest by, można powiedzieć, ważne, na pierwszej linii frontu. Tak jest. Ważne, żeby była, ważne, żeby była merytoryczna, no Często, często tak nie jest. A jeśli o mnie chodzi, to po prostu nowe wyzwanie, bardzo, bardzo ciekawe. Wspomniał pan o Senacie, panie y, pośle, to ja o Senat zapytam, hmm? bo Senacka Komisja Ustawodawcza przyjęła y, projekt łódzkiej ustawy metropolitalnej. Co pan o tej ustawie sądzi? I to, czy pan za nią zagłosuje? To, to, jest, to jest, powiedzmy sobie, panie redaktorze, no, y, dopiero projekt do tego, tu Senat oczywiście ma inicjatywę ustawodawczą, może, może taki projekt wnieść pod prady Sejmu. I dla mnie to jest po prostu. Bo ja uważam, że to dobre pytanie też do byłego wojewody, jeżeli chodzi ja o to. Ja uważam, taką, taką powiem, 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 od razu, że dla mnie to jest zabieg pijarostji doskonale wiemy, skąd. On pochodzi i dlaczego? Po prostu miasto Łódź potrzebuje bardzo dużo pieniędzy. Jak się dowiadujemy na rewitalizację? No, sądzę, że po 10 latach sprawowania rządów przez tą samą ekipę, sytuacja. W Łodzi, która chciała być czempionem światowym i miała pewne szanse. Jeśli chodzi o rewitalizację, to jest sytuacja bardzo, bardzo daleka od satysfakcjonującej. Natomiast jeśli chodzi o samą ideę. 200 ustawy, milionów złotych więcej ta tak, ustawy metra, metropolitalnej, to wie pan. Na początku mojej kadencji, jako wojewody, pamiętam taką debatę także na posiedzeniach konwentu wojewodów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o zasadności wprowadzania rozwiązań metropolitalnych. W różnych miejscach. Bo mamy takie jedno rozwiązanie w Polsce I, do tej i, pory, prawda? I właśnie z tego okresu pochodziło powołanie tej metropolii śląskiej. No i no nie trzeba wielkiej przenikliwości, żeby spojrzeć na mapę Polski, że śląsk rzeczywiście na takie rozwiązanie. Nie tylko zasługiwał, ale ono wydawało się konieczne, bo to jest rzeczywiście jedna wielka aglomeracja porównywalnych z sobą porównywalnych ośrodków miejskich, połączonych, wielu ośrodków połączonych różnymi formami infrastruktury. Ale wtedy właśnie ustalono wspólne kryteria dla całego kraju i tylko w tych kryteriach zmieścił się Śląsk. A pomysłów było bardzo dużo. Tam panu. No dobrze. Ja e... nie wątpię, że każdy by chciał być Każdy. Ja pamiętam taką debatę, pieniędzy. jeśli jest Toruń i Bydgoszcz, to tam stwierdzono, że to już jest me... Me... metropolia. E... E... Że to powinna być metropolia. A tutaj to po prostu w moim najgłębszym przekonaniu jest to taki e... E... sposób na szukanie e... E... pieniędzy, kiedy gdzie... Relacje między, między łodzią a e, okolicznymi samorządami mogą być na tyle dobre, że bez ustawy. Ja panu o to pytam, to bo już się pojawiają pierwsze wątpliwości. Na przykład burmistrz Strykowa ma wątpliwości co do tej ustawy metropolitalnej, bo boi się, że Łódź na tej ustawie zyska, stanie się jeszcze większym, potężniejszym miastem, a te mniejsze miasteczka stracą. No i no, ja myślę, że, że to. Stanowisko pana burmistrza może być podzielane także przez liderów innych innych samorządów, ale ja bym wolał, żeby właśnie to, o czym pan redaktor mówi, debata między, między samorządami powinna zastąpić autentyczna, merytoryczna debata powinna zastąpić ten pijaroski zabieg, jakim jest to, co robi pan e, e, senator Kwiatkowski. Kwiatkowski. Dlaczego pan się nie zapisał do łódzkiego zespołu parlamentarnego? Jeszcze to te, te, te sprawy rozważamy. Nadal to jest, wie pan. Nikt sprawa jest sprawiedliwości nie zapisał Dlatego, się do tego, Dlatego? Do tego dlatego, że ta inicjatywa jest obciążona, w moim przekonaniu też tym, tą wolą z żeby, za zaistnienia. No to jest jedna z wielu takich inicjatyw. Przecież. Słyszałem, że Rada Miejska Łodzi proceduje jakiś projekt jakieś ustawy. O to też będę ustawy. pana no to od razu, To od razu powiem panie, panie redaktorze. Projekt ustawy w sprawie tego, żeby UŚ dostała więcej pieniędzy no, na rewitalizację, remont no, starych kamienic. No, no, no świetnie, to świetnie, ale powiedzmy sobie, gdyby pan do tego zmierzał, to pierwsza rzecz, to trzeba nawiązać odpowiednie relacje ze stroną rządową, prze... Przetestować, na co, jest, na co są szanse, otworzyć się na krytykę, a przede wszystkim na kontrolę tego, co się wydarzyło do tej pory, więc to jest kwestia audytu, przedstawienia własnych propozycji, jak wyjść z tej, z tej sytuacji. Czyli mówiąc zupełnie. A dopiero, a dopiero potem sięgnięcie tak. po pieniądze, a dopiero rządowe. potem przeprowadzenie. Przeprowadzenie odpowiedniego lobbingu, ale nie z jednej partii, powiedzmy sobie, czy z, 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 tylko ze środowisk opozycyjnych, tylko poszukanie, przekonanie, że ludzie są w sytuacji szczególnej, a przecież. Panie, panie redaktorze, przecież wiemy, że od po, o, o, obecne władze Łodzi pozostają jako, jako drużyna, pozostają, jak rządzą miastem od, jeśli dobrze pamiętam, 2010 roku, więc relacja Trzecia kadencja już chyba. Tak jest, więc, więc, więc ja pamiętam, kiedy byłem, zostałem wojewodą, relacje były, były dobre. Dotyczyło to kwestii starania się o o EXPO związane z rewitalizacją. No i e, trudno narzekać na charakter tej współpracy. Sam byłem dwa razy, lobowałem e, e, mhm. w Paryżu za tym, a rząd podjął e, n, bardzo szeroko ogólną światową akcję e, lobującą. Wie pan, dlaczego nie dostaliśmy tego... Wiem, bo minister Gliński mi mówił. Tak jest. No, Donald dokład, Tusk dokładnie. nie lobował tak, za tym. Tak jest, ku zdziwieniu. Ku od, e, wie pan, że no rzecz zupełnie zrozumiała że Polski urzędnik za granicą, Ta, Tak, król Europy i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedzmy sobie, czyli kanały współpracy były, należy je otworzyć, a przede wszystkim wytłumaczyć się, co się Aha. stało. Przez ten czas z kamienicami, które dzisiaj niestety są zawalające się kamienice, są wizytówką Łodzi. Tu na chwilę przerywamy. To była pierwsza część naszej rozmowy. Ja zapraszam na drugą część zainteresowanych do internetu. Zbigniew Rał, poseł łódzki Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Oto panie pośle, zapytam jeszcze, wrócę do tego łódzkiego zespołu metropolitalnego, chciałem powiedzieć parlamentarnego, bo pan tak się zawahał, to znaczy, że nie wyklucza pan Proszę, zapisania się do tego panie, zespołu, tak? Panie redaktorze, postawmy sprawę jasno. Łódź jest częścią Polski. Za Polskę jako całość bierze odpowiedzialność dzisiaj większość parlamentarna i rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Powtarzam, Łódź nie jest jakąś wyspą gdzieś na odległym archipelagu. Doskonale władze samorządowe wiedzą, co zrobić w takiej, takiej sytuacji. Pierwsza sprawa wyjaśnić, jak to się stało, że przykładowo nie zbudowano odpowiedniej ilości mieszkań komunalnych, tak żeby przeprowadzić tą. Rewitalizację, tak, no to jest sprawa absolutnie, absolutnie podstawowa, bo za to odpowiada gospodarz miasta, czyli władze samorządowe. Jeśli sytuacja dotycząca tych karygodnych zaniedbań będzie transparentna. Jeśli będzie transparentna, Wojewoda apelował o audyt, o audyt tak? Jeśli to jest jedna rzecz. Jeśli po stronie miejskiej pojawią się inicjatywy wiarygodne i przekonywujące, zgodnie, ta, nasi oponenci bardzo lubią powoływać się na konstytucję, mamy konstytucyjną zasadę w preambule, zasadę pomocniczości. Na czym to polega? Trzeba mieć... Wkład własny na jakąkolwiek inicjatywę samorządową, to przecież jest ABC, każde dziecko to wie w szkole Oczywiście. podstawowej i trzeba mieć pomysł. Trzeba mieć pomysł, jak z tego wyjść. W debacie publicznej, Czyli która powiedzieć, jest jedno, że należy to, zacząć od siebie. Od siebie nie ma pomysłu. Ja ci pan słyszał o jakim pomyśle. Albo ustawa metropolitalna, która. Najpierw ma przynieść pieniądze, a potem zobaczymy, co się z tym zrobi. A tutaj Albo jest ustawa do spraw rewitalizacji. Tak, a tu słyszymy o 13 tu miliardach, czyli to jest prawie trzy razy budżet, budżet miasta. I co? A jest jakikolwiek projekt wydania chociaż jednej dziesiątej z tych pieniędzy albo sytuacja, która pozwoli uzdrowić to, co mamy rozwiązanie sytuacji, którą, którą mamy teraz. No pierwsza, że to gdzie są to, te mieszkania komunalne? A może tyle stoi mieszkań różnych, stoi pustych. Może warto je... Może jak będą to dodatkowe środki z budżetu państwa, to zacznie się budowa tych mieszkań komunalnych. No wie pan, ale przecież teraz, teraz też można zastanowić można. się bardzo konstruktywnie... Wracam do tego zespołu. Czyli uważa pan, że to taka PR-owa zagrywka? Tak? Absolutnie tak. A jak okaże się, że jakieś działania są rzeczywiście skuteczne, to jak, wtedy... się, jak się okaże, to będę się bardzo prosił pana redaktora, by jeszcze raz udzielił mi głosu w tym studiach i z entuzjazmem będę chwalił tą inicjatywę, ale na razie nie ma. Po prostu trzeba wskazać, co władze samorządowe chcą zrobić. To jest rzecz, to jest rzecz absolutnie podstawowa. No. Nie chcę już powtarzać różnych historii. Jak, przy, jak przy, objąłem y, y, Urząd Wojewody była otwarta sprawa y, Camerimicz. Pamięta Pan tę historię? Przecież najwyższe. A teraz nie rancji... tylko nie mamy kamery imidż, ale i translatantyk od nas odpłynął. Tak jest, ale wróćmy jeszcze, wróćmy jeszcze do kamery imidż. Pan pamięta, jakiej klasy autorytety zwracały Oczywiście. się do premiera Glińskiego, prawda, żeby rząd się zaangażował w. No, ja pamiętam, jak premier Gliński mówił, że sam zwracał się kilka razy do pani prezydent Tak jest. I gdzie mamy kamery imidż? Dzisiaj mamy w Toruniu, bo tamte władze okazały się na tyle dojrzałe, I tam że tam będzie budowane dzielić... centrum festiwalowe. Tak jest, że chcą dzielić odpowiedzialność finansową za to przedsięwzięcie i przy całym szacunku i admiracji dla tego wspaniałego, średniowiecznego miasta, to gdzie współczesna problematyka filmowa bardziej pasuje? Do filmowej Łodzi, no, czy, do, pan zadaje, czy, do, wojewody, czy do średniowiecznego gotyckiego Torunia? Jak się panu Tobiasz Bochański podoba na stanowisku pana następcy? No nie kryje, że mi się podoba, bo znamy się od jakiegoś czasu, prawda? Czy to pan wskazał panu premierowi tego kandydata? No. Jak byłem konsultowany, to wypowiadałem się z entuzjazmem o panu, panu doktorze Bocheńskim, no bo przecież zdobył doświadczenie przez cztery lata pracując w Urzędzie Wojewódzkim na różnych stanowiskach, w większości szefa biura wojewody, także należał do moich najściślejszych współpracowników, no a teraz łączy to doświadczenie z nieprawdopodobną energią, której mogę mu pozazdrościć. Trochę pana podpatrywał, a teraz sam wypełnia tę rolę. Swoją rolę. Oczywiście jest to rola Bojskiego, no, ale każdy wypełnia ją na swój sposób. Na koniec zapytam. Andrzej Duda, kandydat na pre prezydent i kandydat na prezydenta w majowych wyborach, kto będzie? Jak pan myśli, dla niego najpoważniejszym kandydatem z tych, o których już znamy? No to w, trudno mi się wypowiadać y, o tym. Robert Biedroń, pani Kidawa-Błońska no czy pan Kosiniak-Kamysz? A cóż mówią sondaże, panie redaktorze, że pani marszałek y, y, Kidawa-Błońska, więc pewno. To, ale w polityce można y, i trzeba spekulować, analizować. A potem okazywać szacunek dla faktów. I każdego trzeba traktować bardzo poważnie, poważnie bardzo, bardzo poważnie. Zbigniew Frałucki, poseł prawa i sprawiedliwości dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Rozmowa dnia.